Landskrona. Tam przed nami jest zamek, który jest w remoncie. Nie wiedziałem, że go będą remontować. Taki stary zamek, może go odnowią. Będzie nówka, okna plastikowe. Nie no, żartuję. Tutaj jest Sławek ze swoim pole. Tu jest moja fura. Oczywiście odpalamy tryb. Tutaj nie ma rejsa, dajemy turbo. I kochani, pokazuję wam trasę, która nazywa się Alpina. Planowałem tutaj pokazać, jak ja to jadę szybko, czego ja tutaj na tej trasie nie umiem. Nie. Nie pokażę wam, jak je jechać szybko. Postaram się jedynie pokazać, jak ją jechać w miarę ładnie, bo trasa, ktoś może powiedzieć, a nic trudnego. Dla mnie trasa jest trudna. Dlaczego? Sami zobaczycie. Dobrze, lecimy przede wszystkim ładnie. Alpina, zapraszam was. Już pierwszy zakręt, mega trudny, bo ciasny. Tutaj, kurde, poszło, dobra. Poszło, jakimś student. Za każdym razem tam trochę za szybko napadam. Puść przedni hamulec i odkręcaj. Ogień, 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 ogień. Tu są chłopaki tak ciężkie te zakręty, że tu po prostu nie idzie skręcić na tych winklach. Kurde, chciałem ładniej. Słuchajcie, trasa trudna. Chciałem tutaj coś przygwiazdożyć, ale będę po prostu starał się, tak jak powiedziałem, to po prostu ładnie, czysto przejechać. Dwa przejazdy temu miałem bardzo niefajną matę, bardzo niefajną matę. Zahaczyłem kierom o drzewo w wąskim miejscu. Poszedłem w kozły. Dobrze, ale to historia. Lecimy. Tutaj przejazd przez drogę. Było lekko, łatwo i przyjemnie. Tutaj ciśniemy takim trawersem hopa do hamowania. Mega śliskie. Staram się wysoko, czujnie. Puszczam przedni hamulec. Odpalam korby. Tutaj też przodu nie dotykam, bo jak dotkniesz, to leżysz. Jak dotkniesz, to leżysz, skantujesz koło. Tutaj trudne miejsce, przodu nie dotykam, byle się przetoczył siadło. Dobra, znowu ciasno, czujnie, zwolnij, jak kotek. Dawaj, dawaj. Tu jest fajny dropik. I tu leżałem, zahaczyłem o tamto drzewo. Po prawej stronie poszedłem, w kozły się zrolowałem. Sławek mówi, nagrałeś? Nie nagrałem. To były przejazdy zapoznawcze. Kurde, to są takie drogi, dropy jak na Ciaciatore czy Kaciatore w finale. Naprawdę, Landskrona i Alpina miażdży system, zwłaszcza ta końcówka. Cały dzień jeździmy, więc jestem już troszkę zmęczony. Widzę, że przysiadam trochę na tyle ze zmęczenia. Mało taki jestem aktywny, ale przynajmniej troszkę objeżdżony. Dobrze. Czy to już koniec? Nie. Trasa trwa. Landskrona, mała górka. A jednak jest co pojeździć. Jak ta góra się nazywa? Parkowa czy jakaś? Nawet nie wiem. Ale chłopaki tutaj kopią cały czas. I jest przepięknie. Jest przepięknie. I ten ryneczek, ta kawka, to wszystko. No, ja tam kawy nie kupuję, bo z Krakowa chłopak to przywozi kawę ze sobą, ale na ciastko chyba pójdziemy tam do pań, do tej pięknej kafejki. Ależ tu jest milutko, tu jest taka fajna hopa, można ją tutaj w miarę daleko skoczyć. I tutaj takie jeszcze na końcu, podobno tu jest jakaś taka ścianka, a jest ścianka prosto do rzeki. I na tym kończy się ta wspaniała trasa Alpina. Testuję przy okazji tą obudówkę, działa, plastik nie łamie się. Cały dzień haratania z błotnikiem do zeba. Nic się nie leje po twarzy. Robi robotę. Brawo, panie Sławku z Vision Velo.